Wiosna 01 nagły atak spawacza. Nasza pojebana nazwa nic kurwa nie oznacza. Zjawisko socjologiczne, tak wszyscy o nas mówią. I coś mi się zdaje, że chyba nas nie lubią, bo mówimy kurwa prawdę. A prawda jest brutalna, ludzie muszą wiedzieć, że w Polsce też są bagna. Niemodne sklepy i zachodnie reklamy, tylko brudne i ciemne zażygane bramy. NAS się kurwa nie podoba, bo ciągle klniemy, ale to jest nasza mowa. Nie mam bogatego tatusia i nie mówię ciągle cool. Tu są moje korzenie i tutaj jestem swój. Pierwsza polska scena rapowa, to samo od nowa, wciąż to samo od nowa. Wszystkie nasze pieniądze idą do Warszawy, opłacane są za nie branżowe zabawy. Nie jeżdżę na Swobodzie, ani deskorolce, nie jeżdżę do Berlina, co tydzień tracić force. Jebana pierdolona generacja hamburgerów, ciągle powiększa się liczba farbowanych frajerów. Białe włoski deska i kurwa Doggy Dog, Agnostic Front i House of Pain. Nadejdzie kiedyś ten oczekiwany dzień. Czy jesteś biały, czarny lub czerwony? To nie ma znaczenia, mnie to nie obchodzi. Skurwysynem może być każdy, nieważny kolor skóry. Nieważne czy po studiach, czy bez matury. Jestem biały i jestem bardzo dumny, bo to najlepszy kolor do czarnej trumny. Gazety, muzycy i politycy chcą nas zamknąć w pierdolonej strefie ciszy. Ta polityka to rzecz pierwszoplanowa, bo to na niego mają ludzie głosować, gdy wmówi im, że nasz przekaz jest zły. Telewizja pokaże krew i łzy biednych matek bojących się o dzieci. Propaganda jeszcze lepsza niż robili Sowieci. Gazety nam robią darmową reklamę i to wszystko się robi trochę pojebane. Zaczyna się moda, moda na polski rap. Każdy słucha i gra już od 10 lat. Scena się rozrasta i wychodzi z podziemia, ale jeszcze jest jakaś nadzieja. Rap to podziemie, muzyka osobnej dzielnicy, lokalne kapele grające na ulicy. My nie chcieliśmy sławy i reklamy i zawsze będziemy kurwa tacy sami. My nie zapominamy, że jesteśmy ciągle ludźmi, jak co niektórzy w tej muzycznej polskiej próżni. Jedyny nam przychylny redaktor w tym kraju to pan Dariusz kurwa Cycho. Dziękujemy bardzo panu. Nasza grupa i wasza gazeta na brak tematów chyba nigdy nie narzeka. W kraju jest burtel i my dobrze o tym wiemy i mamy nadzieję, że nasz przekaz coś zmieni. Jeżeli choć jedna osoba zrozumie przesłanie, to skończą odpierdalać to społeczne kazanie. To nie nasza wina, że płyta się sprzedaje. Nie mamy zamiaru nikomu wciskać bajek. Nagraliśmy płytę i żyliśmy sobie dalej. To jebane gazety rozmuchały całą sprawę. Jak ktoś nie chce słuchać, to nie będzie tego słuchał i nikt nie będzie go zmuszał. Nie mogę nic powiedzieć, bo niby nie mam prawa. Płacę podatki, więc to też jest moja sprawa. Dobra recenzja płyty i artykuł też kosztuje. Zespół jest zjebany, gdy nie posmaruje. Gdybym miał pieniądze, to i tak bym nie zapłacił, bo sam bym siebie w tym momencie zdradził. Na głatach spawacza pierdoli wasze konta. My nie zapłacimy, więc zacznie się nagonka. Żydowska gazeta i faszystowskie radia płacą regularnie, bo taka jest zasada. Pokój z wami, pierdolone skurwysyny. Nie przypuszczacie nawet, że historię tworzymy. Pokój z wami, pierdolone skurwysyny. Nie przypuszczacie nawet, że historię tworzymy. Wiosna 01 spawa nadal na wolności. Już nie tylko religia wyzwala we mnie mgłości. Wiosna 01 spawa nadal na wolności. Już nie tylko religia wyzwala we mnie mgłości. W więzieniu też można nagrać parę dobrych płyt. Uzyskalibyśmy tam naprawdę ciężki bit. Teraz zapalę sobie marihuanę i zapomnę przez chwilę o całej tej sprawie, która nas tak bardzo wkurwiła, że do napisania tekstu mnie zmusiła. Pokój z wami, bracia i siostry. Pamiętajcie, że nie piersi, ale język jest ostry.